Dzień dobry, nazywam się Marian Noga, pracuję w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie nagrywamy ten wykład i chcę powiedzieć, że od prawie 30 lat jestem członkiem Rotary. Dwukrotnie byłem prezydentem Rotary Klub we Wrocławiu. We Wrocławiu mamy 3 kluby, ja jestem w tym najstarszym klubie i w ramach swojej aktywności rotariańskiej współpracuję ze wszystkimi klubami rotariańskimi w Polsce i również miałem przyjemność brać udział w wielu wyjazdach zagranicznych do kolegów Rotary praktycznie na całym świecie. Klub Rotary w Białej Podlaskiej zorganizował Centrum Dialogu, w ramach którego są prowadzone wykłady dla Rotarian dotyczące różnych aspektów życia społecznego i gospodarczego Polski. I między innymi poproszono mnie o to, ażebym w takim cyklu jednostki wykładowej, około 40-45 minut, przedstawił mój pogląd na temat rozwoju polskiej gospodarki w erze pandemii COVID-19. Chcę powiedzieć, że gospodarka, nie tylko polska, w ogóle gospodarka rynkowa rozwija się w sposób cykliczny. Czyli po okresach dobrej koniunktury, po okresach prosperity mamy do czynienia z fazami różnie nazywanymi kryzysem, recesją, depresją. W każdym bądź razie takie procesy nie są gospodarce obce. Natomiast jeżeli chodzi o pandemię, którą przeżywamy obecnie w Polsce, no to jest to po prostu żywioł, jest to efekt zewnętrzny. To jest tak jak tsunami, jak powódź, jak trzęsienie ziemi. Oczywiście tego typu zdarzenia losowe wywierają przemożny wpływ na gospodarkę. Zacznijmy może od roku 2019, bo to wtedy się dowiedzieliśmy, że w Chinach pojawił się ten właśnie koronawirus i on, jak wszyscy widzą, rozprzestrzenił się na cały świat i to można powiedzieć w dość szybkim tempie. Na wiosnę mówiono o drugiej fali, chociaż nie wszyscy w to wierzyli. Dzisiaj druga fala jest faktem, nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Właściwie to, co wiem, to tylko w Chinach i na Tajwanie postarano się właśnie jakoś bardzo, bardzo rygorystycznie rozprawić się z tym koronawirusem, ale i tam się pojawiają nowe ogniska i w sposób rygorystyczny są zwalczane. Czy tak się da zrobić to w innych częściach kuli ziemskiej? Trudno powiedzieć, dlatego że to rzeczywiście rygorystyczne działanie przeciwko wirusowi powoduje niesłychane perturbacje w gospodarce. No więc wróćmy do tego roku 2019. Wtedy gospodarka polska rozwijała się bardzo dynamicznie. Po wszystkich już rewizjach Głównego Urzędu Statystycznego chcę podać wynik Polski dla roku 2019. PKB wyniósł 2 288 miliardów złotych, co dało wzrost w stosunku do roku 2018 dokładnie o 4,5%. Oczywiście, jak w każdym roku, prognozowano rozwój na rok 2020, opracowywano bardzo precyzyjny budżet państwa i bardzo precyzyjnie na przykład Rada Polityki Pieniężnej w swoich dokumentach programowych pokazywała zarówno ścieżkę inflacji, jak i ścieżkę produktu krajowego brutto. Ja tylko przypomnę może, że Rada Polityki Pieniężnej 3 razy w roku, to znaczy w 3 miesiącach na literkę L, to znaczy luty, lipiec, listopad, opracowuje raporty o inflacji, w których są dwie ścieżki
centralny, jedna ścieżka centralna, bo tam są oczywiście prawdopodobieństwa, tam są wachlarze prawdopodobieństw, jak będzie wyglądała inflacja, jak będzie wyglądać PKB i jest taki, powiedzmy, środkowy taki algorytm, który pokazuje, jak to będzie wyglądać. I na ten rok wprawdzie nie przewidywano dużego wzrostu PKB, bo tylko około 3,2%, ale w sumie inflacja miała być już w celu. Przypomnę, że cel inflacyjny w Polsce to 2,5%. No i przyszedł koronawirus. To jest, proszę Państwa, 13 marca, kiedy gospodarka polska została już poddana lockdownowi. To znaczy praktycznie przedsiębiorstwa polskie zostały zamknięte, funkcjonowały tylko w bardzo ograniczonym zakresie transport i oczywiście działały szpitale, działała energetyka, internet i te wszystkie działy gospodarki narodowej, które są niezbędne do funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Proszę Państwa, co się stało? I jeżeli chodzi o dwa pierwsze kwartały tego roku, to wyniki produktu krajowego brutto są już znane. Zacznijmy może rzeczywiście od produktu krajowego brutto, od produkcji, konsumpcji i inflacji, powiedzmy. W pierwszym kwartale jeszcze właściwie lockdownu w pełni to nie było, bo przypominam datę, 13 marca, pierwszy dzień lockdownu. I wynik był dla wszystkich bardzo dobry, bo okazało się, że produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale 2020 w stosunku do pierwszego kwartału 2019 wzrósł o 2%. Nie spadł, tylko wzrósł. Praktycznie we wszystkich krajach europejskich już zanotowano minimalny spadek PKB, ale w Polsce nie było spadku, wręcz był wzrost. No ale tak jak powiedziałem, to był efekt tego, że ten lockdown właściwie dotyczył 2 tygodni pierwszego kwartału, czyli licząc powiedzmy od 13 marca do końca marca. Natomiast w drugim kwartale już spadek był o 8,9% w stosunku do kwartału pierwszego i o 8,2% w stosunku do roku 2019. Więc to już był spadek bardzo znaczący, bardzo istotny dla życia naszego społeczeństwa. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy się porównywać z innymi krajami europejskimi czy pozaeuropejskimi, to nie był on jakiś, powiedzmy, najwyższy w tym zestawie krajów, bo były spadki 11, 12, 15%, a u nas, przypomnę, rok do roku 8,2%. W związku z tym spróbujmy spojrzeć na inne wskaźniki. No, szczególnie dla mnie, bo no, bym powiedział, takim ważnym stwierdzeniem jest to, że niestety rosła inflacja. Podczas gdy w innych krajach naprawdę dysponuje bardzo precyzyjnymi danymi o inflacji. Inflacja nie wzrastała w innych krajach, tylko spadała w innych krajach. Natomiast u nas ona rosła. Szczególnie, co jest chyba najbardziej niepokojące, na żywność. To się rozkładało bardzo różnie, ale to jest bardzo wysoki wzrost, bo on się waha między 5 a nawet 12%. Oczywiście rosły też ceny innych towarów, szczególnie usług. I teraz tak, czyli mamy takie zjawisko.
Spada nam produkt krajowy brutto i nie spada, a rośnie inflacja. To przypomina takie zjawisko z lat 70. XX wieku, kiedy mieliśmy takie połączenie właśnie spadku PKB i wzrostu inflacji. Tam jeszcze był wzrost bezrobocia i to nazywali wszyscy stagflacją albo slumpinflacją. To było zjawisko, to były lata 1971-72. Wiązało się to z kryzysem, tak zwanym kryzysem naftowym. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Richard Nixon, który nawiasem mówiąc został ze swojego stanowiska usunięty poprzez impeachment. No więc jak widać, skojarzenia moje jako ekonomisty nie są zbyt tutaj sympatyczne, jeżeli można takiego kolokwializmu użyć. No ale taka była w Polsce natura tych procesów. Ja zaraz dojdę do tego, żeby powiedzieć, które gałęzie najbardziej ucierpiały, ale zanim dojdę do tego problemu, to chcę powiedzieć, że po prostu zjawiska kryzysowe są w gospodarce czymś normalnym i gospodarka powinna sobie z tymi zjawiskami jakoś poradzić. My używamy tu różnych terminów, że no na przykład, że gospodarka ma cechy akomodacyjne, czyli przystosowawcze, że na przykład my się martwimy, jak przedsiębiorstwo bankrutuje, upada, ale bankructwa przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej bardzo często przyczyniają się do tego, że eliminowane są gałęzie, które produkują wyroby przestarzałe technologicznie, pojawiają się nowe wyroby o dużo lepszych parametrach. A więc procesy przystosowawcze, te akomodacyjne, są gospodarce znane co najmniej od 250 lat. W związku z tym tutaj raczej panował optymizm, można powiedzieć, że gospodarka zachowa się jak litera V. To znaczy spadną te podstawowe, fundamentalne wskaźniki makroekonomiczne, nawet obniży się poziom życia społeczeństwa, ale dojdziemy do jakiegoś dna, no to jak litera V, i odbijemy się od niego bardzo szybko do góry. Czyli litera V. No ale zaczęto wtedy patrzeć na te relacje też i w taki sposób, że może to nie będzie litera V, nie mamy jeszcze danych za trzeci kwartał PKB, jaki był, ale tutaj na pewno ten spadek już nie będzie 8-procentowy, gdzieś w granicach 4%, myślę, będzie to spadek kolejny. Oczywiście w stosunku do roku poprzedniego, bo w stosunku do kwartału poprzedniego nawet to może być trochę mniej. W związku z tym, ja patrząc na te wszystkie zjawiska, jako makroekonomista przede wszystkim, chciałbym zwrócić uwagę na następującą rzecz. Że my teraz musimy inaczej trochę oceniać zjawiska makroekonomiczne. Same tempa wzrostu, czyli te procenty, o których mówiłem, plus 2% PKB pierwszy kwartał, minus 8,2% PKB drugi kwartał, trzeci kwartał zobaczymy, myślę, że około minus 4%. To są wskaźniki, które no niezbyt nam dobrze obrazują procesy gospodarcze, bo ja wolę w tej sytuacji patrzeć inaczej na gospodarkę. Jeżeli w roku ubiegłym osiągnęliśmy poziom PKB na poziomie 2 biliony 288 miliardów złotych, to w tym roku, biorąc pod uwagę inflację, która absolutnie występuje, nie wchodząc w szczegóły, jeżeli by ona miała wynosić 3%, no to pomnóżmy takim wskaźnikiem 1,03 2 biliony 288 miliardów złotych, otrzymamy 2 biliony 356 miliardów złotych. O, i patrzmy teraz, kiedy gospodarka, albo czy gospodarka w tym roku osiągnie
poziom z roku ubiegłego, już ten powiedzmy zmodyfikowany o poziom inflacji, czyli na poziomie 2 biliony 356 miliardów złotych. Wszystko na to wskazuje, no nawet nie trzeba tutaj wielkich obliczeń i modeli matematycznych, że absolutnie w tym roku tego poziomu nie osiągniemy. I jeszcze raz mówię, to nie o to chodzi, jaki to będzie procent tego spadku. Musimy popatrzeć w tym roku, na końcu tego roku, ile zabrakło do 2 biliony 356 miliardów złotych. Jak Państwo widzicie, proponuję bardzo proste obliczenie. Porównuję tylko dwie liczby. Ile osiągniemy w tym roku PKB i ile powinno być, żeby było zero. Żeby był wskaźnik zero w stosunku do roku 2019. Natomiast jeżeli nie osiągniemy, to teraz będziemy patrzeć na ten wskaźnik, ciągle mówimy o PKB, w roku 2021. No ale tam też będzie pewna inflacja, więc musimy ten mój obliczony produkt krajowy brutto na ten rok z inflacją, czyli 2 biliony 356 miliardów złotych, pomnożyć, no powiedzmy 2%, że będzie, przez 1,02 i wyjdzie nam niewiele ponad 2 biliony 400 miliardów, tam nie będziemy już tych dodatkowych liczyć i wtedy będziemy patrzeć w całym 2021 roku, kiedy gospodarka polska osiągnie 2 biliony 400 miliardów. Jak osiągniemy, przypuszczam, że to będzie gdzieś w październiku, listopadzie następnego roku, jak osiągniemy ten poziom, proste, jak Państwo widzicie, to od tego momentu gospodarka polska dopiero zacznie rosnąć w stosunku do tego, co już mieliśmy, czyli do roku 2019. Czyli widzicie Państwo, ja jako makroekonomista, który się makroekonomią zajmuje od 1969 roku, czyli jakby nie liczył 51 lat, no doszedłem do takiego wniosku, że tu by trzeba było patrzeć na wielkości globalne, żeby społeczeństwo widziało, czy już osiągnęliśmy ten poziom z 2019 roku, czy nie osiągnęliśmy tego poziomu. Bo same wskaźniki procentowe, to jest fachowo problem tempa wzrostu gospodarczego, tempa wzrostu PKB, nam niewiele będzie mówił, bo Państwo o tym dobrze wiecie, że jeżeli bazą jest dno gospodarcze, to jest w mianowniku, no to do tego mianownika każdy wzrost będzie ciekawy, będzie 5% wzrostu PKB, ale to jeszcze nie doprowadzi nas do poziomu z 2019 roku. To dlatego ja takie proponuję spojrzenie na gospodarkę, a żebyście Państwo mogli sobie po prostu zobaczyć, jak gospodarka nie tylko walczy z koronawirusem od tej strony medycznej, społecznej, tej organizacji życia społecznego w regionie, w Polsce, ale od tej strony ekonomicznej, dokładnie makroekonomicznej. Proszę Państwa, no właśnie, zapowiedziałem już, że opowiem, które branże ucierpiały najbardziej w okresie koronawirusa, pandemii koronawirusa. Więc proszę Państwa, jak wiadomo, lockdown właściwie trwał 2 miesiące. Właściwie już w drugiej połowie maja ruszyły przedsiębiorstwa. Ale takie branże jak tak zwana branża rozrywkowa, kulturalna, no nie wiem, niektórzy używają angielskiego określenia eventowa, one właściwie do dzisiaj nie ruszyły. One nie mają żadnego lockdownu, ale nie mają zamówień, nie ma takich jakichś imprez masowych, a na okres wyborów trochę ta branża, że tak powiem, zyskała zamówień, ale skończyły się wybory, skończyły się zamówienia. Branża eventowa ma sprzęt, ma kredyty, ma ludzi zatrudnionych. Mówi się, że to jest około 200 tysięcy osób. Proszę bardzo, nie pracuje. Nie pracuje, właściwie wymaga i to wielkiego wsparcia ze strony państwa. Dalej, transport. No oczywiście, że wszyscy powiedzą, że transport miejski pracuje sami się, że tak powiem, poruszamy samochodami własnymi.
czy innymi środkami lokomocji. Proszę Państwa, no ale jeżeli chodzi na przykład o transport turystyczny i turystykę, no to tutaj jakiś ekonomista próbował to liczyć, jaki to jest procent dochodów i aktywności tej branży w stosunku do roku ubiegłego i nie doszedł nawet do 10%. A w związku z tym, chociaż były wakacje, na wakacje Polacy nie wyjeżdżali za granicę, ale spędzali urlop w kraju, czyli turystyka jakoś ruszyła, ale to była zupełnie inna turystyka. Dotyczy to branży hotelowej. Tam się ludzie bali w duże zbiorowiska lokować, tylko raczej wynajmowali kwatery prywatne, czy wozili ze sobą, nie wiem, kampery i tak dalej, czy namioty. W każdym bądź razie branża turystyczna, branża transportowa, no nawet 10% z ubiegłego roku nie osiągnęła poziomu obrotów. Oczywiście są takie branże, no szczególnie ta kultura, to jest bardzo, bardzo sprawa skomplikowana. Oczywiście można produkować filmy dla telewizji, dla Netflixa, dla innych platform internetowych, ale to nie jest to samo, co żywy kontakt z publicznością, kultury, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni w XX wieku. Więc rzeczywiście są pewne branże, które właściwie straciły klientów, no a niektóre branże, no proszę bardzo, weźmy sprzedaż samochodów. No proszę sobie wyobrazić, że sprzedaż samochodów spadła o 90%. I to nie chodzi o markę. Wszystkie marki, wszystkie salony samochodowe mają taki problem. Oczywiście my jeździmy samochodami, usługi samochodowe, serwisowe są wykonywane, no i dzięki temu w ogóle ten dział gospodarki, jakim jest sprzedaż samochodów i ich obsługa, funkcjonuje, bo gdyby nie to, to w ogóle to tutaj ten przemysł, ten dział gospodarki, przepraszam, by właściwie zbankrutował. No teraz zobaczcie Państwo, na przykład, może powrócę tylko, bo mi się teraz właśnie przypomniało do wskaźnika inflacji. No ja mówię, że my mamy niestety inflację, że to mi trochę przypomina nawet stagflację z 1971-1973 lat ubiegłego wieku, że w pewnym momencie na giełdzie ropy naftowej w Rotterdamie ropa naftowa miała ujemną cenę. To znaczy nie kosztowało, płacono jeszcze tym, którzy tą ropę kupowali za to, że opróżniali magazyny w Rotterdamie. No, takiej sytuacji nie było. Cena benzyn i ropopochodnych w Polsce spadła o co najmniej 40%. I widzicie Państwo, mimo tego, że wskaźnik inflacyjny liczony jest dla wszystkich towarów, w tym i dla ropy naftowej, i dla benzyn, i dla ropopochodnych też, olejów napędowych na przykład, mimo to inflacja w Polsce w roku tym będzie na pewno powyżej 3%, ale ja już nie chcę tutaj wyliczać, ile to może być ponad. Przyjmijmy, że będzie 3%. No myślę, że jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, no oczywiście handel ma też wskaźniki ujemne. Znaczy może tak, może jeszcze poświęcę trochę uwagi jednemu sektorowi gospodarczemu, bardzo ważnemu, mianowicie sektorowi bankowemu. Proszę Państwa, sektor bankowy wcale nie ma się dobrze. O tak może powiem, w Polsce, mimo różnych zaklęć, że to oni zawsze sobie dawali rady, a nawet film teraz wchodzi na ekrany, banksterzy, o właśnie mówi się o nich banksterzy nawet. To nie chodzi o to, że ja tu będę wygłaszał jakąś filipikę w obronie sektora bankowego w Polsce, bo ja w żadnym banku nigdy nie pracowałem, oprócz banku centralnego, ale to ten bank to właśnie koordynuje pracę wszystkich banków i robi wszystko, bo byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, robi wszystko, żeby sektor bankowy służył społeczeństwu, a nie działał przeciwko społeczeństwu. I teraz powiem tak.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła tak zwaną referencyjną stopę procentową, czyli podstawową stopę procentową, właściwie do zera. Jedna dziesiąta procenta wynosi ta stopa referencyjna. W związku z tym sytuacja dla banków komercyjnych jest następująca. Depozyty są nisko oprocentowane, w związku z tym Polacy właściwie składając depozyt do banku, nie mogą się spodziewać praktycznie jakichś wysokich dochodów z tego tytułu. Natomiast z drugiej strony, to co dla nas byłoby najciekawsze, oprocentowanie kredytów, które chcielibyśmy zaciągać w tych bankach, powinno być bardzo atrakcyjne. No bo stopa referencyjna jest niziutka, 0,1%. No to więc to jest, jak Państwo widzicie, w ogóle znikomy. Oprocentowanie kredytów powinno być niewysokie. Oczywiście ja nie chcę wchodzić tutaj w bardzo detaliczne rozważania, a ile ta stopa oprocentowania kredytu ma wynosić. Są określone regulacje w tym zakresie. Są to regulacje wręcz ustawowe, czyli bardzo wysokiej rangi prawnej. Powiem krótko. Maksymalnie kredyt dzisiaj może być oprocentowany 7,2%. To jest wszystko. Oczywiście, a Państwo mi powiecie, niech Pan pokaże taki bank, który taki daje kredyt. Oczywiście, że nie ma, bo banki biorą jeszcze do tego marżę własną, która to różnie bywa, ale około 4%, może i więcej nawet wynosić. I jeszcze ubezpieczają kredyty, albo żądają ubezpieczenia kredytu i tak zwana RRSO, to Państwo w telewizji często widzicie. To jest, że tam możesz wziąć kredyt u nas i RRSO wynosi tam ileś tam. No to już wytłumaczę ten skrót. Rzeczywista roczna, RR, stopa oprocentowania. I tam jest napisane bardzo różnie. Jeżeli to jest jakaś firma, nie będę nikogo reklamował, która takie chwilówki pożycza, jak to się nazywa, nie wiem, dla dziadka 5 tysięcy, żeby mógł wnuczkowi coś kupić, czy 10 tysięcy, to proszę Państwa, tam to RRSO sięga i 100%, i 120%, i może nawet więcej. A widzicie Państwo, reguła ustawowa mówi 7,2%, żeby sprawa była jasna. Najwyższy kredyt, jaki może być oprocentowany w Polsce, obojętnie na co by on nie był, na kiełbasę, czyli na konsumpcję, może być, nie może być wyższy. No ale rzeczywisty jest taki, jak powiedziałem, chwilówka może być i 120%. Więc to jest taka sprawa. To jest jedna sprawa. Czyli tu takie trochę zachowanie się niektórych tych banków czy parabanków pachnie tym banksterstwem tutaj. To nie ulega wątpliwości. No ale z drugiej strony, przecież banki ze sobą mają konkurować, ze sobą konkurują. W końcu tych banków w Polsce za dużo nie ma, bo jest 40 średnich i dużych, no i jest te 550 około banków spółdzielczych, one działają w konsorcjach i tych konsorcjów jest właściwie trzy znaczące. No trzy to można je, nie będę tutaj też tym się zajmował. I to właściwie to tak bym ja jako ekonomista, makroekonomista traktuję jako trzy banki. Czyli można powiedzieć tak, w Polsce działają 43 banki. A że mają tych ekspozytur, potraktujmy te spółdzielcze jako ekspozytury, bo każdy bank, ten średni i duży, ma ekspozytury, ma swoje oddziały. Może słowo ekspozytura nie jest zbyt jasna. I teraz o co chodzi? No ale banki widzą, te szczególnie duże i średnie, że jest w gospodarce kryzys, niepewność wielka, ryzyko duże. W związku z tym, ponieważ widzą, że nie mogą zbyt wysoko oprocentowywać kredytów, to zaczęły zabezpieczenia podnosić. To znaczy, Państwo wiecie, jak kupujecie dom, to zabezpieczeniem jest hipoteka, jest dom. No ale jak kupujecie lodówkę, to wtedy musicie dawać jakieś tam zabezpieczenie inne, nie wiem, pobory, wynagrodzenia, czy jakieś tam inne. No to więc banki zaczęły to w dwójnasób
że tak powiem, zabezpieczać. I w związku z tym akcja kredytowa, czyli ilość kredytów, suma kredytów w Polsce, zamiast rosnąć, zaczęła spadać. I proszę Państwa, zyski banków się zmniejszyły czterokrotnie. Przy czym to nie chodzi o to, że Wy się macie Państwo martwić, że banki nie mają zysków. Tylko o to chodzi, że sytuacja jest na tyle poważna, że jeżeli jeden bank by upadł, to wystąpi efekt domina. Przecież one nawzajem sobie pożyczają na rynku bankowym pieniądze. Jak jeden upadnie, upadnie drugi. Jak drugi upadnie, upadnie trzeci. No i wtedy kryzys w gospodarce jest... Mało, że mamy pandemię kryzysu. Pandemię koronawirusa, przepraszam. To jeszcze będziemy mieć, upadłość banków. Ktoś powiedział, że ja straszę, ja nie straszę. Ja wskazuję na potencjalną sytuację zagrożenia sektora bankowego, a co za nim idzie, sektor bankowy oddziałuje bardzo silnie na gospodarkę i gospodarce może pomóc, a może zaszkodzić. I to może mocno zaszkodzić. I proszę Państwa, sprawa kolejna to jest sprawa zatrudnienia i bezrobocia, bo to wszyscy się tym interesują. Ja jeszcze może przejdę za chwilę do wsparcia, jakie państwo daje w okresie koronawirusa, ale to zostawmy sobie na koniec. Może sprawa bezrobocia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bezrobocie, to rzeczywiście ono w Polsce tak gwałtownie nie wzrosło, ale to nie jest żaden powód do dumy, bo może powiem tak. Tu również, tak jak z PKB proponowałem patrzeć na liczby bezwzględne, tu popatrzmy też na liczby bezwzględne. Bezrobocie w okresie pandemii, nawet to przyznaje GUS, mimo zaklęć różnych, o 400 tysięcy osób wzrosło. Tego bezrobocia rejestrowanego. Bo na koniec 2019 roku ono się gdzieś wahało w okolicach 700 tysięcy, dzisiaj jest 1 100 000. No jakby nie liczył, 1 100 000 minus 700 jest 400 tysięcy. No to są dane jak najbardziej do sprawdzenia, zweryfikowania w Głównym Urzędzie Statystycznym. Tylko że po pierwsze, my nie, ani w Polsce, ani za granicą, to nie jest w ten sposób, że jak ktoś traci pracę, to pierwsze co robi, to biegnie do Urzędu Pracy i rejestruje się jako bezrobotny. To jest bezrobocie rejestrowane. To nie jest całe bezrobocie rejestrowane. No ale dobrze, pomińmy już ten fakt. Wiemy, że tych bezrobotnych jest dużo więcej. Ale jest taka sprawa, że jeżeli się posługujemy tak zwaną stopą bezrobocia i mówimy, że ona w Polsce od 3 miesięcy jest na takim samym stałym poziomie 6,1% i to jest chyba jedna z najniższych w Europie, okej, tak można powiedzieć, to ja chcę powiedzieć, jak się liczy tę stopę. W liczniku jest właśnie ta ilość zarejestrowanych, no u nas 1 100 000, a w mianowniku jest znów ilość zarejestrowanych, czyli 1 100 000, plus zatrudnieni. No ktoś powie, no to jaki problem? No to GUS liczy wszystko, to co zatrudnionych nie ma. No właśnie, nie ma. No właśnie, nie ma zatrudnionych. Dlaczego nie ma? A z bardzo prostego powodu. W Polsce jest zarejestrowany 4 200 000, 4 300 000 małych i mikroprzedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa są zarejestrowane, nie są wyrejestrowane, nie zawiesiły swoją działalność. Ten ruch, chciałem powiedzieć w interesie, kolokwializm, rzeczywiście w Polsce mniej więcej to wygląda w ten sposób, że dziennie rejestruje się i się wyrejestrowuje około 1000 firm. Dziennie, zaznaczam, dziennie, nie w miesiącu, nie w tygodniu, dziennie. A więc tutaj jest duża zmiana, są duże zmiany. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, te 4 200 000, 4 300 000 firm się zarejestrowało, nie wyrejestrowało, nie zawiesiło swojej działalności. Natomiast podatki płaci, i to GUS też wie, bo to przecież urzędy skarbowe te dane podają, płaci około 2 100 000, 2 200 000. Czyli zobaczcie Państwo, czyli tak właściwie dla GUS-u to 4 miliony, jeżeli w każdej firmie jeden by pracował, prosty rachunek. Znaczy pracuje zwykle więcej, ale jeden to 4 miliony pracuje. A dla mnie pracuje tylko 2 miliony. No już 2 milionów nie ma.
No i widzicie Państwo, i mianownik powinien być dużo, dużo mniejszy, a jak będzie ten mianownik dużo, dużo mniejszy, to ten licznik 1 100 000 do 1 100 000 plus zatrudnienie, ale nie takie duże, tylko mniejsze. Oczywiście jeszcze jest zatrudnienie w dużych firmach, no to jest bardzo precyzyjnie określone. Tam akurat GUS zna dokładnie wyniki. No i powoduje, że ten wskaźnik stopy bezrobocia 6,1, on jest zniekształcony, on jest szacunkowy, o czym sam GUS mówi, a rządzący się chwalą, że mamy najniższy w Europie, a może na świecie. To nie tak, to nie w ten sposób. Taki naprawdę rzeczywisty wskaźnik stopy bezrobocia, to już dawno o tym mówiłem publicznie, że to jest co najmniej 8. Niektórzy moi koledzy ekonomiści mówią, że nawet 10%. I rządzący przyznają, że na koniec roku będzie na pewno blisko 10%. Zresztą Narodowy Bank Polski też ma, to moim zdaniem, najlepszych analityków rynkowych. Oni też podają, że tak naprawdę bezrobocie w Polsce wynosi 10%. Czyli nie trzeba nigdzie daleko szukać. Ja tu Państwu wyjaśniłem może problem. Natomiast Narodowy Bank Polski, pan profesor Adam Glapiński, z którym miałem przyjemność pracować kiedyś w Sejmie. On był senatorem, ja byłem. Prowadziliśmy wiele ustaw gospodarczych i pan profesor Glapiński, prezes banku, wyliczył, że stopa bezrobocia wynosi 10%. Więc może już ten temat nie będę rozwijał dalej. Wiecie Państwo, że tu jest też kolejna trudna sprawa. Wsparcie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wsparcie gospodarki, jest ono niezbędne. Tu w ogóle nie ma o czym dyskutować, czy to jest dozwolona pomoc publiczna, czy niedozwolona. Unia Europejska wręcz fundusz specjalny utworzyła na walkę z koronawirusem i Polska w tym funduszu będzie miała bardzo, bardzo duży udział. To są różne szacunki, między 7 a 8 miliardów euro. Tylko z tego tytułu. Już nie mówię, ile dostaniemy w ramach tej perspektywy budżetowej 2021-2028, bo teraz ten budżet będzie uchwalany. W Polsce było 3 tarcze, jak Państwo wiecie. Tarcza 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 i proszę Państwa, ta pomoc jeszcze będzie, mam nadzieję, no dzisiaj chociażby jest posiedzenie Sejmu, na którym będą też dyskutowane różne sprawy związane z ochroną zdrowia, ale tam też będą nowe pieniądze potrzebne, chociażby na podwyższenie płac całej służbie medycznej pracującej w jednostkach ochrony zdrowia. Proszę Państwa, oczywiście, że były i spóźnione te programy i one nie są doskonałe, ale muszę przyznać, że na przykład program ten 4.0 naprawdę jest skonstruowany prawidłowo. Tam są, no to chodzi mi o te słynne 100 miliardów złotych, które rozdysponowuje Polski Fundusz Rozwoju i tutaj jeszcze tam pewne pieniądze są i można aplikować przedsiębiorcy, a ilu jest to Państwo już mówiłem. No to jest 4 200 000 zarejestrowanych małych i mikro, około 50 tysięcy średnich przedsiębiorstw i 2,5 tysiąca przedsiębiorstw dużych o zatrudnieniu powyżej 250 osób. A w związku z tym ta pomoc jest. Jak ona jest duża? No więc już tak rzeczywiście, jak to kiedyś wyliczano, to tak jest, że Polski Fundusz Rozwoju 100 miliardów, gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego 112 miliardów, to macie już Państwo 212 miliardów, Unia Europejska 7-8 miliardów euro, czyli pomnóżcie to przez 4, to jest przynajmniej 30 kilka miliardów złotych. No to wszystko to doprowadziło do tego, że dziura w budżecie, cała dziura wynosi około 300 miliardów dzisiaj, a za rok będzie to na pewno o 100 miliardów więcej, bo na następny rok zaplanowano deficyt na poziomie 83 miliardów złotych. Ale proszę Państwa, tutaj to nie chodzi o to, żeby dyskutować o deficycie budżetowym, bo on jest i ten niestety będziemy wszyscy go spłacać. Następne pokolenia jeszcze będą musiały tutaj swój wysiłek, który wyłożą, przeznaczyć na spłatę długów z okresu pandemii. Ale
my musimy z pandemii wcześniej czy później wyjść. Ja przewiduję, że dzięki dyscyplinie społecznej, dzięki wysiłkowi społeczeństwa, dzięki temu, że chcemy zachować nasz standard życia, że my gdzieś w październiku, listopadzie następnego roku osiągniemy poziom z roku 2019. Ja tylko powiem, że dwa dni temu media światowe podały, że Chińczycy osiągnęli już poziom 2019 roku. Już. No jest dzisiaj 21 listopada, października, przepraszam. Jeszcze nie ma listopada. Października 2020 roku i Chińczycy już odrobili lekcję koronawirusa i mają przed sobą jeszcze 2,5 miesiąca do końca roku i jakiś niewielki, ale będzie przyrost produktu krajowego brutto w Chinach w stosunku do roku ubiegłego. Więc można? Można. Oczywiście gospodarka chińska jest gospodarką w dosyć specyficzny sposób zorganizowaną, bo to jest tak zwany kapitalizm państwowy, jak to niektórzy nazywają. Rzeczywiście, to na temat Chin to oddzielny wykład możemy zrobić. Natomiast ja tylko podaję jako fakt, z historii gospodarczej świata, że Chińczycy już to osiągnęli. Osiągnęli poziom z roku 2019. Ja bym sobie życzył, żeby moje przewidywania się spełniły i żeby za rok, już w październiku, żebyśmy zaczęli budować dobry, szybki wzrost gospodarczy, żeby, myślę, że do tego czasu i szczepionka będzie przeciwko koronawirusowi, bo mówię o październiku roku 2021. Myślę, że tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Wszyscy powyżej, nie wiem, 10 roku życia powinni być zaszczepieni i przeszlibyśmy na normalne tory gospodarowania, szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu naszego standardu życia. Dziękuję za uwagę. Na zakończenie mojego krótkiego wykładu chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich rotarian w Polsce, szczególnie inicjatorów tego wykładu, to znaczy Centrum Dialogu Klubu Rotary z Białej Podlaskiej. Zauważcie Państwo, że mimo trudnych warunków, mimo pandemii pracujemy, spotykamy się, rozmawiamy, analizujemy to, co się dzieje w Polsce i robimy wszystko, ażeby pomagać ludziom, bo takie jest nasze hasło, nasza misja rotariańska. Pomagać wszystkim tym, którzy są w potrzebie.